Niedziela 28 kwietnia, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Analiza przed bardzo okrojonym tygodniem. Dwa dni świąteczne w środku. Pytanie, czy coś się będzie u nas działo, czy nie będzie się działo, bo to taki tydzień z długim tym weekendem majowym to bardzo często przebiega bardzo, bardzo nudnie. No chyba, że świat coś będzie wojował. Ale my wracamy tutaj do analizy Allegro. Wystarczy spojrzeć na świeczkę tygodniową, żeby wiedzieć, że nie będziemy się tym w ogóle zajmowali dzisiaj. Dino. Na Dino mamy świecę wzrostową, więc jest tutaj szansa, że rynek rusza do... chciałby zrobić jakąś korektę, tylko dwie kwestie, na które zwrócę uwagę. Mamy reakcję na, nazwijmy to, dolne ograniczenie tego trójkąta rozszerzającego się. I okej, okay, mamy teraz tutaj coś nawet na wzór takiej gwiazdy porannej i okej, okay, problem jednak według mnie polega na tym, że na tej świecy wzrostowej z tego tygodnia mamy znacznie większy obrót. No, nie lubię takich sytuacji, bo najczęściej te duże obroty, które występują na wzroście, oznaczają coś przeciwnego i na spadku też oznaczają coś przeciwnego. Aby mówić tutaj o ewentualnej wejściu w jakąś korektę wyższą, większą. Mówię korektę dlaczego? No bo pamiętamy, po piątce spadkowej mieliśmy trójkę wzrostową i teraz, no jakby nie patrzeć, powinniśmy też tutaj raczej zakładać wyjście poniżej tego dołka, chyba że nam się tutaj tworzy jakiś tam, nie wiem, trójkąt, bo wykluczyć tego nie można, ale podstawowym założeniem jest po impulsie korekta i teraz powinniśmy mieć impuls swing, który wyjdzie nam co najmniej, chociaż naruszy nam ten dołek, a najprawdopodobniej zejdzie niżej. Więc na wykresie tygodniowym, no nawet jeżeli przyjmiemy, że mamy tutaj gwiazdę poranną, no to powinniśmy poczekać na jakieś potwierdzenie, mieć potwierdzenie albo zobaczyć, jak to wygląda z niższego interwału. No i tutaj widzimy, że po zejściu mamy coś na wzór, tu jest to, co niepokoi, to jest trójka na dół, a więc tak jakbyśmy tutaj tworzyli jakąś korektę wyższego, nie wiem, rzędu. No i obojętnie, co by nie patrzeć, to teraz jest najważniejsze, że dojście do strefy oporu, widzimy tutaj po luce cenowej, ten poziom cały czas trzyma i na tym dojściu do tej luki cenowej mamy ten większy obrót. Mamy ten większy obrót w piątek, to nie jest moim zdaniem ok. To znaczy się będzie ok, jeżeli dostaniemy zaraz natychmiast następną białą świecę, wybijającą nam tutaj tak zwaną linię szyi ewentualnej głowy z ramionami, tak? Potwierdzenie takie powinno też mieć miejsce przy, takie wybicie powinno mieć miejsce przy jeszcze większym nieco obrocie. Nie jakoś skokowo, ale przy troszkę większym obrocie niż ten piątkowy. Natomiast jeżeli rynek tutaj zawróci, no to tak jak mówię, no jesteśmy tutaj w jakimś układzie korekty i być może po tym całym impulsie, bo zwracałem to uwagę ostatnim razem, że możemy tu mieć do czynienia pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta i teraz buduje nam się korekta nieregularna, w związku z tym mamy trójką wyjście na nowy dołek. Jeżeli coś takiego, czy to pędząca, czy nieregularna, czyli nieregularna dopuszcza nam tu nawet wyjście ponad tą linię, ale mówię, bardzo istotny będzie według mnie obrót, jeżeli to będzie wyjście przy znacznie mniejszym obrocie, czyli w ogóle przy mniejszym niż ten piątkowy, no to moim zdaniem to będzie jeszcze następny kolejny element, który pokazuje, że tu raczej mamy do czynienia z korektą nieregularną, a jeżeli tak, to oznaczałoby, że za chwilę się zacznie i kolejny impuls spadkowy odpowiadający, no powiedzmy, no wielkości temu spadkowi, tak? No więc tak to widzę, jeśli chodzi o Dino. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM-ie w tym tygodniu utworzył nam się pin bar, co prawda korpus jest spadkowy, więc to jest pewnego rodzaju zagrożenie, ale jak pamiętamy i zresztą zaraz zobaczymy nawet z wykresu dziennego, braliśmy coś takiego pod uwagę, że będzie jeszcze zejście na niższy dołek w ramach fali C korekty, bo tak naprawdę to tutaj wygląda, że po tych dwóch silnych wzrostach, zresztą tutaj jest wzrost potwierdzony obrotem po wybiciu tej linii szyi, no to mamy tutaj jakąś próbę takiego retestu, cofnięcia i powinniśmy mieć co najmniej wyjście, które nam zaatakuje ten tutaj szczyt i chociażby mówię, uczyni nam korektę A, B i C.
Więc moim zdaniem jeszcze tutaj powinniśmy się spodziewać jakiegoś ruchu w górę. I teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to mamy to, o czym mówiłem, czyli że byliśmy mniej więcej w tym miejscu. No i mówię, jest drugie, czyli mamy A, B, C. Pytanie teraz, to co znowu istotne, tutaj gwiazda poranna, jak gdyby potwierdzony ten układ. Co prawda ta czarna świeczka może troszeczkę, że tak powiem, wprowadzać niepokoju i bliskość równości korekt, tak? Ta pierwsza korekta i teraz ta druga. No nie możemy zaprzeczyć, że rynek będzie chciał jednak dobrze wyretestować, ale uważam, że jeżeli zejdzie i dojdzie do retestu udanego, pomyślnego dla byków, czyli ta strefa wyznaczająca również linię szyi odwróconej głowy z ramionami zatrzymałaby ten ruch spadkowy, no to to będzie tylko według mnie wskazanie na to, że czeka nas tutaj następny, kolejny większy ruch. Bo jeżeli tutaj nie będzie zawrócenia, tylko pójdziemy do góry, no to trzeba sobie popatrzeć, że mamy pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą, piątą, wyjście na nowy szczyt i koniec impulsu, wejście w nową korektę, która być może dopiero wtedy będzie robiła retest, bo no powiedzmy sobie, no bez tego retestu ciężko by było teraz, ciężko jest tutaj jak gdyby ewentualnie zadecydować, czy wchodzimy w ten rynek, bo będzie rosnął, czy nie, bo spójrzmy jeszcze raz na tą wersję tygodniową. Ja już powtarzałem, że tutaj po tym wzroście, który można by było ocenić jako piątkę, mieliśmy trójkę korekcyjną. Teraz mamy tutaj impuls wyraźny, trójka wyraźna, więc tu powinniśmy mieć bez niczego wyjście na ten szczyt. To moim zdaniem powinno być bez problemowe. Natomiast w dłuższej perspektywie no jest tutaj do uzyskania ruch, który po korekcie doprowadzi nas znowu na te poziomy tego szczytu, z którego ta korekta tutaj powstała. No bo tak uznajemy, że to jest korekta. I teraz pytanie, czy no tak tutaj będzie? Jeżeli tak, no to widzimy, że tutaj ten ruch do góry powinien jeszcze mieć miejsce, ale jeżeli tutaj właśnie mielibyśmy teraz cofnięcie, retest i odwrócenie, to oznaczałoby, że jest duża szansa na to, że będziemy wybijać ten szczyt i podążać tutaj do poziomu około 190 zł. Czyli szykowałoby nam się ten dłuższy, większy ruch na KGHM-ie. Natomiast jeżeli nie, no to rynek, no po ewentualnym wyjściu tutaj na szczyt, może wejść wtedy w fazę korekty. I tutaj moja uwaga też musi być dobrze słyszalna, a mianowicie wszystko, co tutaj mówię, to z tym przymusowym wyjściem na nowy szczyt, znaczy przymusowym w cudzysłowie, że powinno być tu wyjście na nowy szczyt, trzeba wziąć jeszcze poprawkę, że w ogóle rynek nas może nie tyle zaskoczyć, ale wziąć, że jest układ, który możemy mieć dalsze tutaj spadki, mimo wszystko, ale w ramach dojścia właśnie mniej więcej w rejon tej strefy linii szyi, strefy tutaj tego wsparcia i utworzy nam się tutaj większa korekta pędząca. Także mówię, w przypadku jakiegokolwiek rozwiązania innego niż wzrost na nowe szczyty, czyli w przypadku jakichkolwiek spadków w dół, no to ważnym jest to, co się zadzieje tu w rejonie tej strefy na linii szyi. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o KGHM. Kolejna spółka to PKO SA. Na PKO SA, no wiadomo, było odcięcie dywidendy, jest spadek, no spadek, który tak naprawdę mimo odcięcia dywidendy na wykresie tygodniowym nie wybił ostatniego potwierdzonego dołka, a to oznacza, nie, też nie jest większy niż te korekty, a to oznacza, że jak najbardziej możemy mieć tutaj pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą i jeszcze wyjścia na nowy szczyt, czyli no tak to może wyglądać. Patrząc na wykres dzienny, no tutaj od razu mówię, że możecie mieć inne czasami gdzieś wykresy, ponieważ nie wiem dlaczego, ale dane, które pobieram do Metasztoka w dniu poniedziałkowym miały taką świecę. A tak naprawdę we wtorek było odcięcie dywidendy, a nie w poniedziałek. Więc no ale to są właśnie niuanse, ktoś gdzieś coś i potem tak to jest, że na jednym wykresie wygląda tak, na drugim tak, jak w tygodniu mówiłem też, że no teraz przy okazji tam takiej potrzeby okazało się, że jeden broker ma DAX-a, który
niby DAX 40, kontrakty CFD, niby wszystko to samo, tylko różnica w notowaniach około 200 punktów. No, to są takie elementy, gdzie byle zaczernić obraz, byle utrudnić tym drobnym inwestorom jakiekolwiek zagrywki. Ale no, patrząc na to, wracając do PKO, patrząc na to, no mamy na razie trójkę spadkową, jak gdyby, która nie wybiła nam tutaj ostatniego potwierdzonego dołka, więc no, jak najbardziej jest tutaj możliwy ruch do góry w ramach wyjścia na nowy szczyt. Kolejna spółka PKN Orlen. Na PKN-ie właściwie w tym tygodniu żadnych zmian. Jak widzimy, tygodniowy mamy trzecią doji, czyli mamy taką konsolidację, która mogłaby zaowocować wybiciem w górę. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to wydaje nam się, że tutaj po jakimś ruchu, który wyszedł na nowy szczyt, no mamy ABC. I teraz pytanie. Moim zdaniem odpowiedź jest krótka. Jeżeli wybijamy ten szczyt, no to robimy kolejny swing wzrostowy. Tak mi się wydaje i w tym momencie powinniśmy realizować wyjście nad ten poziom tutaj tego szczytu i podążać w kierunku strefy na poziomie tam 76-77. Natomiast jeżeli rynek teraz tutaj nam odpadnie, no to idziemy co najmniej tutaj do poziomu w około 62. Jeżeli wybijemy ten dołek, no to jest koniec tego, że tak powiem, wzrostu, który mimo wszystko, no, moim zdaniem, w tej szerszej perspektywie, z racji tego, że szczyt, wyższy dołek, no też powinniśmy mieć tutaj wyższy szczyt, ale no, jeżeli następuje jakaś zmiana, no tego nie będzie. I tutaj tym kluczem jest po wybiciu tego ostatniego tutaj minimum, moim zdaniem, zejście do tych 63, 64 jest niemalże pewne. A jeżeli ruch pociągnie się dalej i wybije nam te dołki, no to wchodzimy w koncepcję zmiany kierunku i będziemy podążali, aby wybijać tutaj te poziomy tego dołka. Kolejna spółka to PKO BP. Na PKO BP, jak widzimy, tutaj tworzy nam się coś w rodzaju takiego klina. Niebezpieczeństwo, jakie mogłoby być, to jest takie, że jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery i pięć, czyli coś na wykresie tygodniowym może się kończyć, ale patrząc od strony tej większej, no to obojętnie, czy my tu mamy pierwsza, druga, to wygląda nam na to, że tutaj mamy też falę trzecią, czyli wejście w korektę fali czwartej by tutaj było jakieś, czyli no, jest ryzyko wejścia w korektę, ale na razie w korektę i tutaj moim zdaniem dopiero niepokój mogłoby wzbudzić wybicie tutaj strefy wsparcia na poziomie około 51 i następnie tych dołków na 48-49. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy, że cały czas poruszamy się w takim no ala kanale, ala coś trójkącie rozszerzającym, a po wyjściu, no jest tutaj wyraźnie według mnie taki układ, gdzie mamy falę trzecią, jak gdyby wykończoną, jesteśmy w fali czwartej, powinniśmy mieć wyjście tutaj na falę piątą, no do górnego ograniczenia, no i potem jakaś próba znowu korekty. Pytanie jakiego rzędu, jakiego stopnia, co ona zrobi, czy wybije nam ten dołek, który teraz jest newralgicznym dołkiem, czy tylko będzie korekta tego swingu, ale na razie dopóki tu się nic takiego nie wydarzy, no jesteśmy w trendzie wzrostowym. Kolejna spółka PZU, tutaj również po tym, widzimy po tej świecy takiej negatywnej, no rynek nie daje nam tego potwierdzenia i rośnie, a skoro jesteśmy w trendzie wzrostowym, mamy coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, no to należałoby się spodziewać pójścia tu chociażby do tego górnego ograniczenia w okolicach 54-55 zł, albo i jeszcze mocniej. Patrząc teraz na wykres PZU od strony dziennej, mamy widać wyraźnie nieprzekazane dołki. A jedyne, na co bym zwrócił uwagę, że od pewnego momentu mamy trójki, a skoro trójki, czyli to jest jakiś klin, więc tutaj może być wyjście na nowy szczyt, tak jak powiedziałem, w te rejony 54-55 i jego zakończenie, ale to tylko może być, bo żeby potem uznać, że faktycznie coś się zakończyło, no to musi dojść do jakichś zmian widocznych i dostrzegalnych. LPP. Na LPP mamy szpulkę czarną, taką białą szpulkę po takiej ala zasłonie ciemnej chmury, czyli no przeczekanie bez jak gdyby decyzji. Natomiast patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że rynek jak gdyby trójką zszedł, robiąc tutaj podobną korektę między tym spadkiem a tym, też jest jak gdyby trójka, czyli wygląda jakby to był taki układ korekty pędzącej, a jeżeli tak, no to powinniśmy wybijać ten szczyt tutaj i atakować zarówno tą strefę, a powiem tylko, że dzięki tym no,
jakby to powiedzieć, no, obrotom, no, można by było się spodziewać dojścia do, nawet tutaj do próby domknięcia luki. Jeżeli teraz inaczej może zrobimy, poprawmy, tu jeszcze nie poprawmy, ale doróbmy jeszcze zniesienie 78,6. O, widzimy, tu się wszystko, że tak powiem, kumuluje, czyli jest strefa na koronę potwierdzona tu od szczytu, jest tutaj ta górna jak gdyby część luki, jest zniesienie 78, a czemu mówię 78? Ponieważ ten pierwszy ruch doszedł tutaj nam do 60, gdzie powstaje teraz korekta pędząca 1 do 1, no i tutaj no, wydaje się, że bardzo duże prawdopodobieństwo jest dojścia tutaj w co najmniej do tej strefy, na koronę, czyli tych 17 tysięcy, natomiast trzy wyjścia na nowy szczyt, oczywiście, że jest to możliwe, bo zawsze wszystko możliwe, natomiast to, gdyby tutaj ten wzrost, ta świeca pierwsza nie była, była na jeszcze dużo mocniej, słabszym obrocie, to bym powiedział, że jest duże prawdopodobieństwo wyjścia na nowe szczyty, ale jednak wszystko to, co tutaj było, to w większości było tutaj zamienione również na tym wzroście. I to raczej mi, znaczy się pokazuje, że te zejście poniżej ostatniego potwierdzonego szczytu największej korekty, no, powinno zaowocować ewentualnie dojściem tylko tutaj do strefy na koronę. Ale moim zdaniem najważniejsze to, co jest, to w tej chwili na krótko, na szybko można próbować dalej grać na wzrosty, kupować, znaczy się patrzeć na zysk poprzez wzrost, natomiast bardzo istotne będzie to, co tu się zadzieje. Jeżeli tutaj nastąpi zwrot, no to będziemy najprawdopodobniej rozpoczynali duży spadkowy swing. Kolejną to jest jeszcze spółką, którą tutaj miałem w zeszłym tygodniu, a chcieliście 11 bit. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, widzimy, że tu jest coś w rodzaju takiego klina, z którego wybiliśmy się dołem. Rynek zrobił nam tutaj wejście pod strefę na koronę, czyli widzimy ta strefa przebita, retest, zejście teraz tutaj niepełny wymiar tego zakresu overbalansu, bo zabrakło. Teraz tu mamy dolny cień. No tak, po pierwsze, żeby myśleć o powrocie do wzrostów, musimy wybić tutaj ten szczyt. A to, co może nas w najbliższym czasie jeszcze czekać, to mimo wszystko na przykład chociażby nawet gdyby tu miało coś być do góry, to jeszcze jedno podejście pod tą strefę. Jesteśmy tu wyraźnej tendencji po wybiciu z tego, że tak powiem, klina i myślę, że zejście chociażby do poziomu 250, no tutaj jest bardzo, bardzo mocno prawdopodobne. Patrząc na wykres dzienny, no to tutaj mamy przyspieszony, że tak powiem, kurs, to znaczy się, jeżeli rynek wybiłby nam ten szczyt, no to mamy powrót do wzrostu, natomiast wszystko to, co się dzieje, jesteśmy w trendzie spadkowym, zaczniemy po spadku, korekta po jak gdyby trójką. Zejście impulsem w dół, znowu tylko trójka. Teraz wyjście już na nowy dołek, czyli dopóki nie wybijemy tutaj tego maksimum cenowego, czyli poziomu 596, to dopóty jesteśmy w tendencji spadkowej i nic tutaj się nie zmienia. I na koniec tak, ale powiem w takich trochę dziwnych warunkach, bo prosiliście też o KKO. No niestety w moim MetaStocku nie mam danych do KKO na platformie, którą akurat musiałem na nowo teraz otwierać, ponieważ platforma, na której działałem od kilkunastu lat, czyli XTB, zawiesiła działalność MT4, którym jest potrzebne do Renko. W związku z tym na drugiej platformie, którą otworzyłem, nie wiem z jakich powodów notowania KKO mam tak, że tak powiem, z wąskiego okresu czasowego, że tam nic by nie można było przedstawić. W związku z tym postanowiłem wejść na wykres Sztoka, żeby powiedzieć, że zobaczmy po kilkuletniej mocnej konsolidacji, tak, bo tutaj widzimy ta taka konsolidacja po pierwszym jak gdyby ruchu, bo może jeszcze zwiększymy na większy okres. Kakao wzrost, potem ile to, jaki to długi okres czasu takiego trójkąta, no i po tym trójkącie jest wyższał. Jest wyższał, który na wykresie miesięcznym, to jest wykres miesięczny, no pokazuje nam jakby, że jesteśmy w jakiejś fali trzeciej, tak? I w tej fali trzeciej mamy pierwszą, drugą pędzącą i też trzecią. A więc tu jak najbardziej dalszy wzrost jest jeszcze jak najbardziej na miejscu. Patrząc teraz na wykres tygodniowy, no widzimy też, że tutaj w tym ostatnim swingu mamy pierwszą, drugą, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli trzecia.
jesteśmy cały czas w tej fali trzeciej. Moim zdaniem jeszcze jest pora na wzrosty, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to, co najważniejsze i to, co największe w tym całym wzroście, jest już najprawdopodobniej za nami. Jest już za nami i dlatego teraz jakieś spekulacyjne kupowanie kakao, owszem, tak, natomiast długoterminowe wydaje mi się mało podobne, mało prawdopodobne, aby dało nam jakiś większy sukces. Tu widzimy wyraźnie na tym wykresie, bo to jest interwał tygodniowy. Po tym pierwszym mamy korektę pędzącą, i tu znowu mamy pierwsza, druga. Pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta, czyli trzecia wykończona. Jesteśmy w czwartej, ale czwarta w trzeciej. Czwarta w trzeciej, więc tutaj najprawdopodobniej, tak jak mówię, jeszcze wzrost nas czeka na tym kakale. Natomiast no. Jest to już na pewno nie taki wzrost, jak powinien być. Interwał dzienny tutaj na kurach, na sztoku, no nie ma co pokazywać, bo tutaj to są tylko kropki. Jeszcze możemy zobaczyć na najdłuższy, jaki jest wykres. Widzimy, że to jest też trzecia fala jakaś od lat 80., tak, po jakimś spadku. W związku z tym, no tak jak mówię, no to jest wyższą, że tak powiem, stulecia, jak ktoś obserwował, bo ja akurat tym w ogóle nie, gdyby ktoś tutaj nie zasygnalizował, to bym w ogóle nie wiedział, że tak wygląda tu sprawa KK. Jeżeli ktoś obserwował, no to miał tutaj też fajny taki układzik, gdzie no mógł szczęśliwym trafem wejść w te układy na długoterminowe. No widzimy, że zysk jest no przepiękny, tak? Z 3000 na w tej chwili na 12 to jest 400%. Ale to, tak jak mówię, no na ten moment wydaje mi się, że tylko takie, no w cudzysłowie nazwijmy, spekulacyjne wejście mają sens. Tak jak mówię, tutaj jest jakaś według mnie fala trzecia w trzeciej, w związku z tym po korekcie wyjście, wykończenie całej fali trzeciej, potem może większa korekta i następny jeszcze wzrost, może po tym większej korekcie na jakiś dłuższy okres, na jeszcze taki trochę ciekawszy wzrost, ale na pewno to, co największe, to już jest za. I to tym optymistycznym akcentem zakończyłbym na dzień dzisiejszy analizę. Przypominam tylko, mamy teraz okrojony tydzień, także nie nastawiajmy się, że coś ciekawego będzie się u nas działo. Co prawda sprawdziłem to jeszcze na sztoku. Nigdzie więcej nie ma tych świąt, tylko Korea 1 maja, ale Niemcy czy USA, czyli to co jest, no, wygląda mi z tego, że normalny mają tydzień cały, więc tutaj jest kwestia tego właśnie, co się będzie działo. Być może tak jak analizowaliśmy na indeksach, DAX ma sporą przestrzeń do wzrostu, bo powinien osiągnąć nowy szczyt w całym większym impulsie wzrostowym. S&P też ma duże szanse wyjścia na nowy szczyt. Może właśnie to wszystko będzie się odbywało pod naszą, w cudzysłowie, nieobecność spowodowaną tym okrojonym tygodniem, długim weekendem majowym. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. No nie wiem, czy za tydzień, bo jeżeli będzie tak kiepski tydzień na naszym rynku, no to może weekendowej czasami nie być, ale to będziemy rozstrzygali jeszcze nie dzisiaj, nie dzisiaj.